dla efektów twórczości już z artystów z większym dorobkiem, ale również studentów, wierząc, że ta pierwsza, czasem przynajmniej jedna z pierwszych wystaw, czy jedna z pierwszych możliwości zaprezentowania swoich prac publicznie w naszej siedzibie będzie taką dobrą wróżbą i dobrym startem. I ja, patrząc na tą wystawę, którą tutaj dzisiaj mamy, to jestem przekonana, że tworzyli ją ludzie z ogromną pasją i na pewno z niewątpliwym talentem. I każdy z Państwa, jeśli w najbliższych latach ten talent dalej będzie rozwijał pod kierunkiem z profesorów społecznych Akademii Nauk, myślę, że ma szansę zgromadzić taki dorobek, z którym może wrócić na samodzielną wystawę. Szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa prezentuje pracę studentów i pracę profesorów. Pracę wykładowców społecznych Akademii Nauk w ogóle. Dzisiaj studentów nie ma? Nie ma. Nie, no dobrze, to taki jest tutaj. No proszę wykasować to, co powiedziałam. I teraz się bardzo cieszę, że wykasowałam ten obrazku, a nie przytem. Jakbym tu stanęła, to chcecie Państwo powiedzieć, że ja królowa z mną powiedziała, bo na pewno biało-czerwona by się na zdjęciu nie zmieściło. Byłoby jedno. To jest napisane, mogę mówić na każdy temat. Tak. No dobrze, to bardzo przepraszam. To ja w takim razie powiem tak. No skoro powiedziałam o tym talencie, to wykładowcy są naprawdę bardzo utalentowani. Teraz wierzę, że jeśli wykładowcy są tak utalentowani i pracę buduje się w medium, to takim talentem dzielą się również ze swoimi studentami. W związku z tym moja propozycja i otwartość na zaprezentowanie prac nie tylko wykładowców, ale również studentów nadal pozostaje aktualna. Państwo, artyści, wykładowcy mają szansę wrócić ze swoją wystawą indywidualną, tak jak miesiąc temu mieliśmy tutaj przepiękne, kolorowe, barwne tkaniny z takim motywem dominującym okręgu, koła, to jest ulubiony motyw artystki. I mieliśmy tutaj całą tę przestrzeń wypełnioną tkaninami, przepięknymi, kolorowymi, które wyszły spod ręki pani profesor Dory Mary Antoszkiewicz, którą cię też bardzo serdecznie witam. Więc nie chciałam. Brawo. Wśród naszych gości serdecznie również witam panią dziekan Wydziału Humanistycznego, panią Beatę Mazurek-Kucharską. Witam wszystkich wykładowców, studentów, artystów i wszystkich gości, którzy zechcieli z nami spędzić to popołudnie. Szanowni Państwo, nie będę opowiadała o wystawie, bo o tym najlepiej, jeśli opowie przedstawiciel artystów, ale pozwólcie Państwo, że wymienię z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które prace znajdują się tutaj w naszej przestrzeni, bo każda z tych osób w taki sam sposób jest tak. Świetnie. W równym stopniu. No to muzyka mnie rozkraszy. Tak, bo to jest miejsce, bo to jest miejsce nie tylko prezentacji, ale również rozmowy o kulturze. Jest to miejsce spotkań, dyskusji, na pewno otwartego dialogu, bez żadnych ograniczeń i bez jakichkolwiek kompleksów. To ja właśnie w tej chwili mam okazję przy tym żółtym wydarzeniu prezentować. A nasi artyści, których prace Państwo oglądają dziś, których prace będą tutaj towarzyszyły przez cały okres wakacji, na pewno poprawiając nam, powiedz nas, dobry kulturalny nastrój każdego dnia. Poproszę, pozwólcie mi Państwo, wymienię ich, zmienię nazwiska. Jest to pani doktor habilitowany profesor Społecznej Akademii Nauk Dora Hara Antoszkiewicz, koordynator kierunków artystyczno-społecznej Akademii Nauk, którą już przed chwilą widać. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany pani Ewa Latkowska-Żychska, pani Aleksandra Nałęcz, pani Aleksandra Czerniawska, pani Jaśmina Wójcik, pani Krystyna Urbanowicz-Budek, pani Maria Piątek, pani Martyna Ścibor, pani Sabina Twardowska, pani Karolina Witowska, pani Krystyna Pieńkos, pani Paulina Czajor, pan Zbigniew Sikora, pan Krzysztof Ćwietniewski, pan Ryszard Kajzer i pan Przemysław Walczak.
Poproszę może Panią o zabranie głosu w imieniu artystów i powiedzenie o wystawie, którą dzisiaj u nas mamy. Pani dyrektor za wprowadzenie. Ja może stawię dla kontrastu na tle drugiej kropki. Czy można jeszcze bliżej? Nie można? Można. Pani dyrektor mówi, że nie można. Nie można. Dziękujemy bardzo za możliwość zrealizowania tej wystawy. Wystawa pokazuje pracę artystów, którzy działają w różnych mediach, w różnych formach plastycznych. I od tradycyjnych malarstwo na płótnie, malarstwo olejne, malarstwo akrylowe, poprzez malarstwo na papierze, czy nawet prace malarskie zrealizowane z papieru, co możemy tutaj zobaczyć, pracę pani profesor Ewy Latkowskiej-Rzymskiej. Oprócz tego mamy też nowe media. W tych nowych mediach możecie Państwo zauważyć bardzo ciekawe filmy. I też mamy kontrapunkty, czyli suchary, które widoczne są na filarach. Trudno mi opowiadać o wszystkich pracach. W tych przestrzeniach malarskich widzimy zarówno myślenie bardzo monochromatyczne, jak i graficzne. Możemy też dopatrzeć się malarstwa przedstawieniowego, sytuacyjnego, abstrakcyjnego. I nie brakuje nam, proszę Państwa, ludzi, niektórym artystom mniej, niektórym więcej. Także zapraszamy do rozsmakowywania się w tych naszych formach artystycznych. Proszę też zwrócić uwagę na kawalety, na których widzimy rzeźby, miniatury rzeźbiarskie. I poprosiłabym tylko na spuentowanie mojej wypowiedzi panią dziekan naszego Wydziału Nauk Humanistycznych do przedstawienia jakby instytucji uczelnianej. Dziękuję bardzo, ja Państwu więcej czasu nie zabieram. Zapraszam panią dziekan. Doktor Beatę Mazurek-Kucharską. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło i czuję się wyróżniona, że mogę już po raz czwarty w ciągu zaledwie 2 miesięcy uczestniczyć w wernisażach tego zespołu artystów, którzy współpracują z innymi artystami, także z innych państw, a z którymi mam przyjemność współpracować w Wydziale Nauk Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. I powiem Państwu, że gdyby nie to, że miałam możliwość wcześniejszego poznania między innymi pani profesor i niektórych osób z zespołu, to nie podjęłabym tej funkcji kilka miesięcy temu. Dlatego, że zdecydowanie nie jest moją pasją administrowanie, ale raczej właśnie nawiązywanie relacji i współtworzenie. I ta przestrzeń, która jest tworzona pod kierunkiem pani profesor Dorchary, przy dużym wsparciu, jeśli mogę tak powiedzieć, także niezwykłego człowieka, pana profesora Jana Andruszkiewicza, którego poznałam jeszcze w czasach, kiedy pracowałam w SGH, to te dwie pasje, tych dwojga ludzi potrafią zarazić środowisko. I gdybym mogła jakąkolwiek sentencję tu wykorzystać, to może decendo dos nimus, czyli ucząc innych, uczymy siebie, jak powiedział Seneca. To cały czas przenika w tym środowisku. I to, że pani dyrektor powiedziała, że studenci i wykładowcy, to wcale nie był błąd, bo tę przestrzeń wypełniają osoby, których nie dzielą granice poziomu wykształcenia, a łączy je poziom wrażliwości. Natomiast jeżeli ktoś, patrząc na te prace, widzi w nich radość, młodość studencką, to tylko podkreśla, jak bardzo dużą energię te prace w sobie niosą. Ja bardzo bym chciała być nie tylko Państwa reprezentantem na poziomie administracyjnym, ale chciałabym mieć kiedyś możliwość zdobycia takiej fortuny, aby móc być mecenasem. Na razie mogę jedynie Państwa na chwilę mogę wspierać relacyjnie i z całą pewnością doceniać Państwa olbrzymi wkład nie tylko twórców, indywidualistów, bardzo silnych, kreatywnych jednostek, ale
osób, które właśnie poprzez swoje talenty wypełniają przestrzeń relacji i przekazują energię, doświadczenie, wiedzę młodszym kolegom, studentom, którzy wybierają te uczelnie, mając do dyspozycji wiele innych, ale wybierają ją, jestem przekonana, nie tylko ze względu na pozycję uczelni,